Chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić naszego nowego bohatera, nowy Renault Megane. Najnowszy model, jaki w ogóle wszedł do naszych salonów aktualnie. Samochód, który swoją nowatorską linią nadwozia z pewnością nawiązuje do premiery Renault Talisman, która miała miejsce w końcówce ubiegłego roku. Jak widać, samochód prezentuje się bardzo agresywną linią nadwozia, mocnym przodem, wyraźnym. Oczywiście szeroki grill z logo Renault. To są na pewno rozpoznawcze znaki, które w tej chwili jednoznacznie pokazują wszystkim klientom, z jakim samochodem mamy do czynienia. Następca Megane 3, czyli Megane 4, wchodzi do naszych salonów w wersji hatchback. W końcówce tego roku jest oczywiście również planowane wprowadzenie Megana w wersji kombi. Natomiast parę słów o samym Meganie hatchbacku. Wiele systemów, jakie zostały zapożyczone z dotychczas wprowadzonych nowości typu Talisman, Espace, znalazło się również w Meganie, między innymi systemy poprawiające bezpieczeństwo jazdy kierowców, czyli wszystkie systemy wspomagające jazdę, Visio System, kontrola pasa drogowego, informacja o przeszkodzie w martwym punkcie, aktywny tempomat, funkcja rozpoznawania znaków drogowych, to wszystko znajdziemy na pokładzie nowego Megane 4. Niewątpliwie zostały poprawione też takie walory jak głośność w samochodzie, tutaj zdecydowanie uległa ona poprawie. Zostało to wykonane poprzez zastosowanie grubszego szkła w szybach samochodu, jak również w dodatkowych wykładzinach wyciszających całą karoserię. Jeśli chodzi o jednostki napędowe, jakie się znalazły w nowym Meganie, mamy tutaj zarówno silniki benzynowe, jak i diesla. Bardzo oszczędne silniki diesla, zaczynające się od 90-konnej jednostki, której zużycie paliwa zdecydowanie będzie poniżej 4 litrów. Tak więc mamy do dyspozycji tutaj silniki benzynowe i dieslowskie. One są dostępne również w wersji ze skrzynią manualną, jak i automatyczną. Dla wszystkich fanatyków sportu mamy również bardzo fajną turbodoładowaną jednostkę 1.6, 205-konną, także na pewno tutaj będzie można żyłkę sportowca poczuć za kierownicą nowego Megana GT. Niewątpliwie Megane wyróżnia się na drodze swoimi światłami, zarówno do jazdy dziennej, jak i światłami drogowymi. I jest jednym z pierwszych samochodów na rynku, który oferuje światła do jazdy dziennej zarówno z przodu, jak i z tyłu. No, charakterystyczna linia świateł w kształcie litery C jest na pewno znakiem rozpoznawczym, natomiast tylne światła LED-owe z najnowszej technologii LED też charakterystycznie podkreślają masywne, szerokie nadwozie tego samochodu. To, co też jest interesujące, samochód w sumie z niższego segmentu niż Talisman, a posiada również na swoim wyposażeniu takie funkcje jak cztery koła skrętne, czyli funkcja for control, poprawiająca znacznie walory jezdne samochodu, chociażby podczas parkowania przy niskich prędkościach, jak również przy wysokich prędkościach, przy wchodzeniu w zakręty, wówczas tylna oś, koła z tylnej osi skręcają w tą samą stronę, co oś przednia, dzięki czemu samochód porusza się jak po sznurku. Niewątpliwie też dużym atutem nowego Megana jest jeden z największych bagażników w tym segmencie samochodów. Jego bagażnik to jest ponad 430 litrów, więc również może skutecznie ten samochód służyć jako auto rodzinne na wypady weekendowe tudzież urlopowe. Szereg akcesoriów możliwych do zamontowania poprzez poprzeczki, bagażniki dachowe, haki holownicze, uchwyty do przewozu rowerów, to również w zdecydowany sposób poprawia funkcjonalność samochodu i jego wykorzystanie. No, z pewnością należy podkreślić, że samochód posiada system Multisense.
ten, który już mieliśmy okazję poznać w nowym Espasie, jak również w Talizmanie, system poprawiający komfort jazdy kierowcy. Dzięki temu systemowi można sobie konfigurować ustawienia indywidualne pracy silnika, skrzyni biegów, zawieszenia, więc jest 5 trybów łącznie z personalnym, gdzie każdy klient może samodzielnie skonfigurować samochód pod swoje potrzeby. No i teraz może parę słów o cenie. Cena z pewnością za tego typu samochód, nowość zupełna na rynku, w kwocie 59 900 jako cena wersji podstawowej, sądzę, że pozwoli dość mocno zaznaczyć się w segmencie tych samochodów. Chciałbym serdecznie Państwa zaprosić na Dni Otwartych Drzwi, gdzie w najbliższy weekend będziemy prezentować samochód statycznie, jak i dynamicznie. Zapraszamy do naszego salonu, będzie szereg niespodzianek ufundowanych przez organizatorów Dni Otwartych Drzwi. Zapraszam, do zobaczenia. Zachwyt, zdziwienie i łzy wzruszenia. Takie emocje towarzyszyły premierze następcy Alpine Renault A110, która przebiegała w atmosferze tegorocznego rajdu Monte Carlo. A110 zrewolucjonizował sport samochodowy w latach 70. Był pierwszym autem zaprojektowanym do wygrywania rajdów. Najnowszy Alpine ma być budowany w niewielkich seriach już w przyszłym roku. I'm bringing Alpine back. Pour moi, l'Alpine, c'est ma jeunesse. Et c'est... Dis-moi, mais ça me tient. C'est un art de vivre. Ah oui, c'est un art de vivre. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Où on partage des valeurs.